Mogę wejść? Proszę. Jak było? Super. Przyszłam podziękować za wszystko, co pan dla mnie zrobił. Za rozmowę z Maxem i za panią doktor. Nie ma za co. Najważniejsze, że jesteś spokojniejsza. Zawdzięczam panu moje szczęście. Uświadomiłam sobie, co moja mama zrobiła Maxowi. Nie mogę uwierzyć, że posunęła się aż tak daleko. Przez nią stracił pracę. Nie martw się o niego. Ma nowe zajęcie. Jakie? Zatrudniłem go jako mojego asystenta. Poważnie? Ale jak to? Normalnie. To się nie uda. Gandia i moja mama zabronili Maxowi tu wchodzić. Nie szkoła będzie mu płacić, tylko ja. Będzie pomagał w prowadzeniu mojego przedmiotu. Nikt nie może go stąd wyrzucić. Bardzo dziękuję. Nie ma sprawy. Teraz martwię się tylko tym, że Gandia dowie się o mojej ciąży. Kiedyś musi. To nieuniknione. Agencja modelek, dobry wieczór. Serdeńko, mogłabyś mnie połączyć z François Dudier? Przykro mi, ale jest na spotkaniu i nie odbiera żadnych telefonów. Dzwonię z polecenia Alme Rey. Chwileczkę. Almo, kochanie. Nie do wiary, że dzwonisz. Jak się masz, skarbie? Mówi Sol, nie Alma. Kto? Proszę powtórzyć. Sol de la Riva. Dziewczyna na okładkę, którą poleciła Alma. Teraz pan łapie. Przykro mi, ale nic mi nie mówiła. Nie słyszeliśmy się od miesięcy. Tylko dlatego odebrałem. Jak to możliwe? Nie wiem, kim jesteś, ale błagam, nie zawracaj mi głowy. Jestem zajęty i nie mam czasu dla takich dziewczyn jak ty. Żegnam. Roberta i te harpie zapłacą mi za to. Przepraszam, gdzie znajdę doktor Rebekę? Następny korytarz po prawej. Diego? Co tu robisz? Przyszedłem do Roberty. Miałeś dziś zacząć pracę. Tak. Wyszedłeś wcześniej? Zamknęli sklep. Dasz wiarę? Masz strasznego pecha. Twój ojciec wiedział, gdzie pracujesz? Nie. Wiem, co sobie myślisz. Roberta jest u Miguela? Tak, od dłuższej chwili. Ponoć od rana była w złym humorze. Musimy być cierpliwi. Miguel niczego nie pamięta. Nic więcej nie możemy zrobić. Jego mama już wie? Franco do niej dzwonił. Biedaczka bardzo chce przyjechać, ale strasznie podskoczyło jej ciśnienie i nie może podróżować. Lekarze jej zabronili. Musi poczekać, aż ciśnienie się unormuje. Wciąż masz muchy w nosie? Jak mnie traktujesz, ty potworze? Nie zgrywaj ofiary. Widzisz? Zaczynasz sobie przypominać. Zawsze byłam bestią, a ty uparciuchem. Zawsze do upadłego walczyłeś o swoje. Czemu tak mówisz? Wiesz, że twój ojciec nie żyje. Miał wypadek? Nie. Wkręcono go w szemrane interesy i był w takim szoku, że odebrał sobie życie. Mój tata? Nie wierzę.
To było tak straszne, że każdy straciłby od tego rozum. A co ty zrobiłeś? Zostawiłeś wszystko i przyjechałeś do Mexico City szukać człowieka, który twoim zdaniem odpowiadał za śmierć twojego ojca. Byłeś 60-kilogramowym dzieciakiem, który uważał się za Terminatora. Taki właśnie był mój przyjaciel Miguel. Jeśli nadal chcesz wracać do Monterrey, to droga wolna. Zapomnisz o nas, a my o tobie.